Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku pogram sobie skinem PS Rzeszeli. Już tego skina trochę czasu mam, bo zdobyłem go w pierwszy dzień PS Rzekapa, a już trochę od tego PS Rzekapa minęło, a ja nadal tym skinem ani razu jeszcze nie grałem, więc no dzisiaj sobie go przetestuję i pogram nim. Dajcie znać w komentarzu, czy wy już tym skinem graliście, jestem naprawdę ciekawy. No i zanim jeszcze zacznę sobie testować tego skina, to jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, będzie mi bardzo, bardzo miło, najpierw raz dzwoneczkiem, aby otrzymać powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie pod moim odcinkiem łapeczkę w górę, no to może będę kupował więcej skinów i będzie więcej takich odcinków. No i słuchajcie, tutaj w lewym dolnym rogu macie mojego Instagrama, Insta podłoga, trzeci fajnie, jak zaobserwujecie mi, będzie mi mega miło. No i słuchajcie, w sumie to już nie przedłużam tego odcinka i gramy sobie oczywiście solo. Mamy tutaj boty na tej mapie, no i zobaczcie, tak wygląda ta mapka, katastrofa. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, więc pierwsza gierka i też muszę powiedzieć, że mam Star Power Plaster, żebyście wiedzieli. No, więc tam mam już na dole jakąś BB. Dobra, rozwalmy sobie te skrzyneczki na spokojnie. Na sam początek już nam się tutaj za chwilę załaduje pasek naszego Star Powera. O kurczę, tutaj sporo osób. Tutaj się troszeczkę trzeba oddalić, bo ta Shelly ma przewagę, bo ona ma ulta. Więc to jest naprawdę dosyć spora przewaga. W sumie to mi też muszę sobie nabić ulta jakoś. Więc tutaj uciekają przede mną. No. Odepchnęła mnie ta BB. Ale dobra, uwaga, idziemy sobie tu, idziemy sobie do krzaczków. Dobra, idziemy sobie tu, cyk, cyk. Nawalamy ją, uwaga. Dobra, ona sobie troszeczkę uciekła. Nie wiem, w sumie nie wiem, jakie ona ma. Chyba się leczy. Nie mam pojęcia, jaki ona ma gadżet, bo używa sobie gadżeta. O kurczę, trzeba uważać na bota. No nie, dlaczego na mnie bot idzie? Dobra, niech on się sfokusuje na nich. Dobra, bardzo fajnie. Kurczę, ale ta Nita ma 6 power cubesów i będzie z nią ciężko dosyć. Ja bym wziął tego spajka, patrzcie, cyk. I pięknie. I o nie, proszę, nie. Dobrze. Teraz się proszę trzeba uchronić. Dobra, pójdźmy sobie po tego Power Cube, co bardzo dobrze mi z tym spajkiem. No było blisko, szczerze mówiąc. Prawie mnie pokonał, ale no na szczęście nic się nie stało. Dobra, tam mamy nitę, której misiek mnie goni i trzeba też. O kurczę, nie, ona mnie spowolniła gadżetem i przez to zdechłem. Okej, więc kolejna gierka i zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. No nie było wtedy najgorzej, ale mogło być lepiej. Były plus dwa pucharki przynajmniej. No i ten skin, szczerze mówiąc, taki średni jest. Nie jest on jakiś najlepszy, bo się zbytnio w grze nie wyróżnia. No mogliby do niego coś tam pododawać lepszego, serio. No ale i tak się cieszę, że mam tego skina, zwłaszcza, że za darmo, no to bardzo fajnie. Naprawdę, ja bym chciał, żeby takie challenge robili częściej w Brawl Stars. I ten król się nie... O kurczę, nie, on nie może porobić! Gdzie on tam jest? Uciekaj, kruku! O nie! On mnie teraz nie może strzelić i ja go nie mogę strzelić, bo wtedy już będzie po nas. Dobra. Szczęście, że się z tego wybroniliśmy we dwójkę. W sumie to bardziej ja byłem w tarapatach niż on, ale no na koniec mieliśmy. O kurczę, bo nie dość, że on ma tego skina potężnego, to jeszcze on ma Star Powera. Jeszcze może ma gadżet, ale to tego niestety się nie da sprawdzić. Więc mocny jest ten kruk. Mocny jest ten kruk i z nim nie mam szans na daleko. Bo on z daleka mnie atakuje, więc no nie ma z nim szans. O kurczę, teraz mi pomógł Star Power, ale ten kruk na pewno się na mnie rzuci. Właśnie tak jak w tym momencie i kurczę, wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem, to było tak pewne. Kurczę, no bardzo słabo poszło. Okej, więc ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku. No i jak na razie, to niestety jestem na pucharkach na minusie. No ale to nie jest też jakaś najlepsza mapa na Shelly i no nie jest to jakaś najlepsza, po prostu muszę dla was nagrać odcinek. No i akurat taka mapka dzisiaj jest, no ale w sumie to mogłaby być też gorsza mapka, nie? Więc nie można narzekać, bo no i tak nie jest aż taka zła, nie jest taka dobra, jest całkiem git, no jest taka średnia, nie? Dobra, tam oni się nawalali, kurczę, mogłem ich zostawić i teraz by ten Leon pokonał tego El Primo, no ale dobra, no już trudno, może się tam pokonają, o tutaj idzie do mnie Bull, o nie, bo jego goni bot. Trochę na tarapatę to już go zostawmy w sumie. Dajmy mu żyć, ale nie, no nie wierzę, jakiego bot pokona. Dobra, no nie, znowuż ten kruk. Kruk jest dobry na tą mapę z tego co widzę. Dobra, ten El Primo trzeba na niego uważać, bo jak on rzuci się na mnie z ultem. Nie, on ma jeszcze Star Power. O nie, to kurczę, mocni tutaj są ludzie, naprawdę na mocnych. Na mocnych przeciwników tutaj trafiam dzisiaj, jak możecie zauważyć, naprawdę mocno. Dużo osób ma Star Powera i tak dalej. No mocno, dzisiaj mocny odcinek, serio. Dobra.
On tutaj chce ze mną sojusz, ale pamiętajcie, żeby się nigdy nie sojuszować, bo to nie o to wchodzi w tej grze, ale będzie to, ja go zostawię. Ja go zostawię i nie będę się z nim sojuszował, bo kurczę, jakbym do niego podszedł, to nie mam z nim szans, chociaż jakbym przyultował jego. No nie wiem, dobra, na razie go zostawmy, w sensie on mnie goni, ale no już mi dał spokój. I tam mamy, kurczę, tego Crowa, który nie wiem, czy on chyba wie, że ja tutaj jestem, ale patrzcie, on teraz sobie ucieknie, no na bank, to było tak wiadome. No dobra, może go jakoś jeszcze pociśniemy, może się jakoś uda jeszcze. Zobaczymy, no kurczę. Dobra, teraz mi zadziałał ten mój Star Power. Dobra, musimy rozwalić tego kruka, no jakoś trzeba go rozwalić, dobra, udało mi się. I będzie drugie miejsce, bo już z tym El Primo to już będzie naprawdę bardzo ciężko. Kurczę, no nie wierzę, w ostatniej sekundzie. Tak, to miałbym z nim jeszcze szansę, ale kurczę, w ostatniej sekundzie, aj, no trudno. Okej, a więc już tak na sam koniec, wyszedłem w końcu na plus, plus 4 pucharki, więc no najlepiej nie poszło, ale no jak już mówiłem, no nie była to jakoś zbytnio dobra mapa na Shelly, no ale nieważne, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeszcze pokażę wam tutaj dookoła, jak ten skin wygląda w lobby, jakbyście byli ciekawi, no więc taką się prezentuje. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu 579, a ja przypnę wam serduszko. No i napiszcie 579, bo tyle mam pucharków na Shelly w tym momencie. No i co, to było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. No i co, to było na tyle, no i cześć.